Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam zestaw komputerowy za około 4200 zł. Oczywiście zestaw przeznaczony do gier, jak to u mnie bywa. Jeżeli będziecie chcieli zestawy do pracy, na przykład do obróbki grafiki, czy obróbki wideo, dajcie znać w komentarzach, na pewno się ku temu pochylę i też zrobię specjalnie takie zestawy. Generalnie na początku ten zestaw, który Wam teraz prezentuję miał być stworzony do, nie tylko do gier, ale również do montażu filmów i był tutaj wcześniej Ryzen. Natomiast Stwierdziłem, że jednak zestawy do gier mają większe wzięcie i raczej więcej osób się nimi interesuje, aniżeli zestawami do obróbki wideo. To też postawiłem po prostu na zestaw do gier. Zestaw, który będzie kosztował około 4200 zł na dzień dzisiejszy, czyli 8 maja. No i w tym zestawie mamy. Procesor Intel Core i 5 11400 f o taktowaniu 2,6 GHz. Jest to sześciorodzeniowa, dwunasto-wątkowa jednostka, która jeszcze jest z architektury Rocket Lake, czyli mamy soket 12.00, nie 17.00. I teraz pytanie: pewnie w Waszej głowie się pojawia, dlaczego wybieram tą i 5 zamiast na przykład i trójki 12.100F? Generalnie, jeżeli chodzi o TOM i no to i poziom w grach. To w tym przypadku różnice między i piątką a i trójką są naprawdę marginalne. To jest zaledwie kilka fps, a czasem nawet i nie, idą web w web. Ale wybrałem tą i piątkę, dlatego że jeżeli ktoś by chciał streamować, montować filmy na YouTubie, znaczy no, montować filmy w programach do montowania, ale na przykład wrzucać na YouTube, czy streamować gry, to sześciorodzeniowa jednostka sprawdzi się dużo, dużo lepiej niż czterorodzeniowy procesor. Więc uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, że no nie tylko do gier musicie ten konkretnie ten komputer mieć, chociaż do gier nadaje się idealnie tak samo jak i trójka. Jak widzicie, jest teraz bardzo duże zamieszanie na rynku części komputerowych. I tak tutaj mamy niby dziesiątą generację, która jeszcze jeszcze daje radę, tu też mamy jedenastą, która no, jest tak gdzieś pomiędzy. No i mamy też najnowszą dwunastą generację, która też urywa tutaj łeb, jeżeli chodzi o granie. Więc naprawdę jest coś ciężko złożyć, no, a też ceny nie są jakieś kolorowe. Więc tak, 6 rdzeni 12 wątków, standardowe taktowanie 2,6 GHz w trybie turbo do 4,4 GHz, 14 nm mamy TDP65 W. Bardzo dobry procesor i tak jak mówię, w grach spokojnie, spokojnie sobie radzi i na ultra również gierki, oczywiście z grafiką odpowiednią, będą śmigały. Płyta główna tutaj padło na Gigabyte B560M ds 3 hv 2 Jest to całkiem fajna płytka z czteroma bankami na RAM DDR4, cztery porty SATA, dwa porty NVMe. Dodatkowo, jeżeli chodzi o panel wejść-wyjść, no to mamy tutaj 4 USB 3.0, dodatkowo jedno USB 3.0, ale typu C. Wyjście wideo: mamy HDMI, DVI, dwa razy USB 2.0, złącze PS2, yy, karta sieciowa gigabitowa. No, mamy też DisplayPort, o którym nie wspomniałem, i yy, karta dźwiękowa. Yy, płytka całkiem spokojnie uposażona, jak na ten budżet, nie jest to jakaś droga yy, płyta, a posiada po prostu wszystko, co potrzeba, za niecałe 400. Złotych. Jakbyście chcieli na przykład i siódemkę później wsadzić, też nie będzie problemu. No, nie jest to jakaś wygórowana sekcja, ale jest to B560, a nie, a nie Z690, tak? Czy tam 590? Eee, pamięci. Patrioty Wipery Steel DDR4, 2 razy 8 GB, 3600 MHz, CL17, taktowaniem, moim zdaniem całkiem przyzwoite, też ten zestawik powinien się tutaj fajnie dzięki tym pamięciom napędzać i rozwijać skrzydła. CL17 też nie jest taki wysoki cel jak na to taktowanie. Następna nasza część i wasza ulubiona zarazem karta graficzna jest nią XFX Radeon RX 6600 w wersji Speedster SVFT 210 Core Gaming. Także, jak widzicie, nazwa bardzo długa, się spociłem czytając to. 8 GB GDDR6 pamięci, karta kosztuje około 2000 zł. Jest to karta ze średniej półki cenowej, mocniejsza, dużo mocniejsza niż RTX 3050 i na niewiele gorszym poziomie niż RTX 3060. Tu właściwie dzieli kilka FPSów, a jednak rx 6600 jest dużo tańszy, więc ja osobiście obstaję, jak się zastanawiacie kartę graficzną między RTX 3050, e, 3060 a rxm 6600 to przy obecnych cenach wybrałbym po prostu Radeona, bo wydajność jest naprawdę marginalna różnica z wydajności, a w cenie już jest spora. Wersja Diksa Fixa bardzo fajne tutaj zbiera opinie. Do grania, generalnie ten zestaw przypomnę, jest do grania w Full HD, na detalach wysokich, czasem nawet na ultra, natomiast no, nie ma co tutaj szukać grania w 2K czy 4K. Natomiast mamy 8 GB VRAMu, mamy Pisa Express 4.0, który nas tutaj nie interesuje, bo z 11 generacją to on tutaj nie ma nic wspólnego. Długość tej karty to 24 cm, rekomendowany ze śledztwa z jest to 500 W, no ale wiadomo jak to jest z tymi rekomendacjami, lepiej zawsze mieć więcej według producentów, no według mnie też. Szyna 128 bitowa, taktowanie pamięci efektywne 14000 MHz, natomiast taktowanie rdzenia, gdzie ja tutaj zgubiłem, 1750 w trybie bus do prawie 2,5 GHz, także całkiem, całkiem. Nieźle. Jeżeli chodzi o wyjścia, to mamy 3x DisplayPort i raz HDMI. Karta potrzebuje dodatkowego zasilania w formie 8-pinowego złącza. Mi się osobiście ta karta, ta karta bardzo podoba. Seria jest piękna. Jest cała czarna, dodatkowo z takimi fajnymi akcentami od xfx Także bardzo, bardzo mi się ta karta podoba. No, brakuje tutaj podświetlenia, mi osobiście by brakowało, natomiast wydajnościowo jest naprawdę spoko w tej cenie. Dysk Kingston NV1 500GB, dysk na M2. Sam ten dysk posiadam w swoim laptopie, w ThinkPadzie. Ktoś e, nie oglądał jeszcze, to zapraszam do obejrzenia mojego filmu o ThinkPadzie e, i naprawdę sobie go chwalę. Tam są też testy tego dysku, są prędkości, które mi się udało osiągnąć w starym dosyć już laptopie e, i ja jestem z tego dysku bardzo zadowolony, więc mogę Wam polecić. E, generalnie możecie też dołożyć do wiadomo Kioxi X-serii jednoterabajtowej, tylko, że to już wtedy cena będzie wyższa o jakieś 100 zł, nawet trochę więcej niż 100 zł, także jak ktoś może, niech dołoży. Lepiej mieć zawsze więcej tych Gigabajtów aniżeli mniej, natomiast jak ktoś nie może dołożyć, no to niech zostanie przy tym dysku i tak będzie zadowolony. Zasilacz tutaj już podstawiłem zamiast na tym PC, to na MSI, MSI MAG A550BN 550W. Zasilacz bardzo dobry, konkurent dla Vero L3 600W i generalnie w większości przypadków z tym Vero wygrywa. Również mamy tutaj przetwornicę DCDC -DC i cała konstrukcja jest naprawdę, naprawdę niezła. No, minusem są tutaj kondensatory, które są niestety chińskie i temperatura ich maksymalna pracy to jest 85 stopni, a w większości innych zasilaczy mam już 105 stopni. Więc tutaj MSI mógł te 10 zł do tej ceny dołożyć i czy tam 20, i zrobić po prostu te kondensatory japońskie Nihikona, na przykład 105 W certyfikowanej, byłby to chyba najlepszy zasilacz w tym budżecie. Najlepszy zasilacz do 300 zł. Mam oczywiście certyfikat 80 Plus brązowy. Wszystkie z tego co widziałem na testach, wszystkie normy ATX-owe trzyma. Jeżeli chodzi o regulację napięcia również mamy komplet zabezpieczeń OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, więc jest wszystko. Mamy dwa złącza pisa Express, 8 pin, no jak do naszego RX 6600 potrzebujemy i tak tylko jedno. Mamy jedno złącze 8 pinowe do zasilania CPU, czyli naszego procesora, 5 złącz SATA i dwa Molexy, więc całkiem, całkiem spoko. No i na sam koniec obudowa, tutaj postawiłem oczywiście, bo budżet wiadomo, żeby uprzyciąć na budżecie na Slendium PC Signum SG1TG. Jest to obudowa no, średnio niskiej półki, natomiast jest bardzo dobre, dobry przewiew w tej obudowie powietrza. Przepływ powietrza jest na zadowalającym poziomie. Mamy dwa miejsca na dyski, trzy półcela, gdyby ktoś potrzebował. Mamy filtr na topie, filtr pod zasilaczem, jeden wentylator w zestawie oczywiście obudowa z oknem i cały meszowy front za 250 zł. No to myślę, że. Nie ma na co narzekać, maksymalna długość karty graficznej to 32,5 cm, więc nawet taki RX 6700 by tutaj wszedł bez problemu, a maksymalna wysokość chłodzenia to 6,1 eee, Właśnie jeszcze się wrócę, tak wersja Box, czyli mamy już chłodzenie razem z procesorem, bo nie byłem pewny, także nie chciałbym Was wpuścić na minę. No i tak się prezentuje zestaw za 4200 zł na Intelu. Myślę, że całkiem spoko propozycja. No wiadomo, można też wziąć i trójkę 12100F, ale to jak już ktoś chce tylko i wyłącznie grać. Warto wziąć jak ktoś chce montować filmy czy streamować, ja jednak pozostałbym tutaj przy tej 11 generacji, która wciąż daje sobie świetnie radę. Zapraszam Was na mojego Instagrama michu.tv oraz do mojej grupy na Facebooku Mordeczki Micha, wszystkie linki w opisie. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tym zestawie, co Wy byście zmienili, chętnie z Wami podyskutuję. No i co, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, jeżeli jeszcze nie jesteście. Trzymajcie się, hej!